Kto nie zna języków obcych, nie wie nic o własnym. Pełna zgoda z mistrzem Goethe. Kocham język polski miłością wzajemną, bo język mój giętki powtarza wszystko, co pomyśli głowa. Ale jakże nie kochać języka, w którym naród go używający gromko śpiewa na pasterce pasterze, którzy trzód swych strzegli? a biografię Wieszczki Konopnickiej nazywa rozwydrzoną bezbożnicą. No i w końcu, jakże nie kochać języka, w którym nazwa regionu, który zresztą też kocham, to Świętokrzyskie, a burmistrz Jądrzejowa Piszczek. Kocham język polski i bardzo nie lubię tych wszechobecnych naleciałości z języka angielskiego, który zresztą też kocham, bo w przeciwieństwie do swojego umiem go przynajmniej nauczyć. Więc... Nigdy nie forwarduję kontentu w layaucie randomowym pod presją deadline, bo to zbyt duży challenge. I moim targetem nigdy nie jest case, w którym brainstormuję zbriefowany feedback. I przysłowiowe. Rozumiem, że te sekundy będą doliczone. I przysłowiowe uszy mi wędną, kiedy destynacją wakacyjną Polaków znowu jest Egipt. Ale z drugiej strony naleciałości były z nami od zawsze. Te niemieckie brzmią jak nasze. Każdy ma szlafrok w szufladzie, widział szyld za winklem i wie, co to majstersztyk. A te rosyjskie? Zastanawiam się, czemu mają we większości deczko pejoratywne znaczenie: Swołocz, bałagan, barachło, handra, hałtura, pacan i żul. I czemu z hiszpańskiego tylko maniana? Nie wiem. Moje ulubione zapożyczenia to wichaj i ustrojstwo, bo jak bez nich żyć? Zastanawiam się często, czemu nie zachowały się w naszym języku naleciałości z gwary kieleckiej, która umiera na naszych oczach. A tak pięknie brzmią mi w uszach słowa sąsiadki siciarskiej. Kacapi się od Grzesiocki, będzie pluscyć. Nie lotoj ta po lesie na bosso i nie róbta mi na despekt. Nie chudź ta już putemu lesowi. Chodź to do chałupy, bo mamusia strasecznie dużo nagotowali ceguś płonego. A te francuskie nawet piszemy po francusku i nikogo nie dziwią. Może dlatego, że przypominają nam czasy polskiej szlacheckiej krainy mlekiem i miodem płynącej. Kończę. Jestem kontenta, choć deczko sfatygowana. Szapoba dla Państwa, że mogliśmy się spotkać w tym pięknym onturażu tetatet. Że dodaliście mi Państwo odrobinę kurażu, że wysłuchaliście mojej mowy nie spiczu. Mam nadzieję, że nie popełniłam żadnego fopa. Mam też delikatne wrażenie, że mam déjà vu z... Konkursu regionalnego, ale o tym w kuluarach. Kochajmy język polski, dbajmy o niego i pielęgnujmy, bo jak powiedział mistrz słowa Młynarski, czytajmy, bo jeśli za mało książek znasz, to ci to wychodzi na twarz. Dziękuję serdecznie.